Halo? Cześć, Damian. Cześć Kasia, witam. Słuchaj, wiesz co, mam taką dziwną sytuację. Wjechałam sobie rowerem do lasu. Patrzę, a tu nagle zakaz wstępu. Powiedz mi, o co w ogóle chodzi? Wiesz co, przyczyn zakazu wjazdu może być wiele, ale jeśli chcesz, możemy się spotkać i wtedy wyjaśnię ci, o co może chodzić akurat w tym miejscu. Super, to już do ciebie jadę. Okej, do zobaczenia. Cześć Kasia. Cześć, słuchaj, taka sytuacja. Tak. Jechałam sobie rowerem przez las. Jadę, wszystko pięknie, a tu nagle znak, zakaz wjazdu do lasu, jakieś zamieszanie z tyłu. Powiedz mi, o co chodzi? Przyczyn zakazu wjazdu może być wiele. Myślę, że akurat w tym czasie mogłaś trafić na prace związane z pozyskaniem drewna. Z pozyskaniem, czyli wycinką, tak to można nazwać? Tak. Wycinka, zrywka drewna, układanie w stosy. Czyli de facto w tym czasie do lasu i w tym miejscu wjechać nie można. Tak, w tym miejscu jest zakaz przebywania osób postronnych ze względu na ich bezpieczeństwo. No właśnie, co by mogło mi się stać, gdybym jednak tam wjechała? Co na mnie czeka? Jakieś maszyny czy piły tam są używane? Jak to wygląda? Pozyskanie drewna u nas w lasach odbywa się w różny sposób. Może to być pozyskanie ręczne przez pilarzy z pilarkami lub też przez maszyny wielooperacyjne, które po prostu robią to bardzo szybko i wtedy nawet nie jesteś w stanie zauważyć, kiedy możesz zostać przyciśnięta przewracającym się drzewem. A powiedz mi, często robicie takiego rodzaju zabiegi w lasach? Można by powiedzieć, że cały czas. Cały czas, czyli trzeba uważać i stosować się do tych znaków, tak? Pod żadnym pozorem tam wjechać nie można. Znaki te obowiązują tak samo jak na drogach publicznych. Jeżeli jest zakaz wjazdu, to po prostu nie wjeżdżamy. A powiedz mi, czy nadleśnictwo w jakikolwiek sposób informuje, gdzie i w jakim czasie prowadzi takie zabiegi, żeby przyjezdni, którzy na przykład chcieliby się wybrać na spacer, no wiedzieli o tym i nie poszli w tym kierunku? Nie, miejsca te są po prostu oznakowane na czas tych prac i jest na tablicy jasno napisane, z jakiego powodu jest zakaz i jak długo będzie obowiązywał. Czyli drodzy Państwo, jedyne co możemy zrobić, widząc taki znak, to po prostu zawrócić. Od miejsca zrębu lepiej trzymać się daleko, ale żeby pozyskać drewno z lasu, trzeba najpierw zadbać o to, by wyrosło piękne i zdrowe. Troska o las w języku leśników to tak zwane zabiegi pielęgnacyjne. I w tym momencie wracamy do rozmowy z leśniczym leśnictwa Marjak, Damianem Halińskim. Damian, powiedz mi, zrąb to jedno, wycinka to jedno, ale robicie też różne rzeczy, żeby ten las móc wyciąć, tak? No przede wszystkim musimy go wyhodować, więc
po nowo założonej uprawie przychodzi zawsze czas na pielęgnację, czyli odsłanianie tych drzew, które posadziliśmy, żeby miały jak najlepsze warunki do wzrostu. Odsłanianie, czyli trzeba coś tam wyciąć między nimi, no tak? Mówiąc najprościej, jest to koszenie chwastów, tak jak w ogródku. Więc kosimy te chwasty, które po prostu wyrastają ponad nasze drzewka, które no, są przyszłością tej uprawy i będą kiedyś dorosłym drzewostanem. Jak się odchwaszcza las? Tu nie pomogą zwykłe narzędzia ogrodnicze. W dniu dzisiejszym przeprowadzamy tutaj zabieg pielęgnacyjny mający na celu usunięcie z prawidłowo rosnącej sosny roślin, które nie powinny tutaj być, które by w jakiś sposób przeszkadzały, czyli by zabierały światło, niepotrzebnie pobierały wodę, substancje pokarmowe z gleby. Zostaje brzoza, zostaje sosna, usuwamy brzozę, paproć, wszelkie rodzaje traw, odrośli, po prostu żeby ta sosna mogła rosnąć i w miarę możliwości wyrosnąć na piękny las. Na takiej powierzchni, jak pracujemy w dniu dzisiejszym, przy ilości około 10 pracowników wyposażonych w podkaszarki spalinowe, jesteśmy w stanie zrobić do 4 hektarów w skali 6-7 godzin. Praca robotnika leśnego nie jest łatwa, ale wykonują ją doświadczeni pracownicy. Damian, czy zabiegi pielęgnacyjne się od siebie różnią, czy robicie zawsze to samo? Nie zawsze. Zwykle wygląda to tak, że w tym pierwszym stadium rozwoju młodego drzewostanu, czyli tej świeżo założonej uprawy, kosimy, więc jest to powiedzmy zabieg pielęgnacją gleby nazywany. Następnie wchodzimy z zabiegiem, który nazywa się czyszczenie wczesne. Polega on na tym, że usuwamy domieszki drzew, takich jak brzozy, osiki. Czyli to takie, się tak naturalnie takie nasieje, gatunki, tak? Które po prostu wchodzą i próbują nam opanować uprawę samoczynnie. Takie, które są po prostu zbędne w tym miejscu. Wyrównujemy również wysokość tej uprawy, no generalnie stwarzamy jak najlepsze warunki wzrostu tym drzewkom, które chcemy, żeby tam zostały. Kolejnym zabiegiem już później jest czyszczenie późne i tam w momencie, kiedy młodnik ma już dosyć silne zwarcie, rozrzedzamy go delikatnie, wyrównując wysokości, usuwamy przerosty, drzewa wadliwe, takie, które... Czyli chodzi o to, żeby te, które są najsilniejsze, no, miały jeszcze lepsze warunki, tak? Tak, chodzi o to, żeby zawsze przy takim zabiegu pielęgnacyjnym chodzi o stworzenie jak najlepszych warunków dla tych drzew, które pozostają na uprawie. Kiedy takie zabiegi pielęgnacyjne się robi? Od razu jak się nasiewa, czy... Czy przez cały rok? Jak... Pielęgnację, czyli koszenie, no to robimy zawsze wiosną i latem, wtedy, kiedy jest największe zachwaszczenie. Potem, jak już uprawa wyrośnie, przerośnie jakby te chwasty, wchodzimy z czyszczeniem wczesnym. Wykonujemy je zwykle albo bardzo wczesną wiosną, albo jesienią, lub nawet zimą. Dobra, na zabiegi pielęgnacyjne macie swoje sposoby, a na komary, bo nas zaraz zjedzą. Najlepiej polubić. Polubić. Co kto uważa, prawda? W jaki sposób można jeszcze pielęgnować las? Jedną z metod są trzebierze.
trudne słowo, którego znaczenie wyjaśni zaraz Bartek Maciak, leśniczy z Jeżówki. Bartek, nie ukrywam, że podczas kręcenia dzisiejszego odcinka spotykają mnie same niespodzianki. Jeden z podleśniczych zabrał mnie do lasu i tam oznaczaliśmy, malowaliśmy drzewa farbą w sprayu. Powiedz mi, o co tak naprawdę chodzi z takim oznaczaniem drzew? O co chodzi? Takie leśne graffiti to jest nic innego jak wyznaczenie trzebieży. Czyli tak naprawdę... Trzebież. To słowo klucz, dokładnie. Tak? Dokładnie. Wyznaczamy trzebież wczesną lub późną, w zależności od wieku drzewostanu. I generalnie chodzi o to, że jest to cięcie, zabieg pielęgnacyjny, który ma na celu kształtowanie tego lasu. Krótko mówiąc, troszeczkę wyprzedzamy naturalne procesy, takie jak wydzielanie się drzew, czyli po prostu zamieranie tych słabszych, gorszych. Poza tym usuwamy również wadliwe, które nie są pożądane. I chodzi o to, aby końcowym efektem trzebieży był drzewostan, który osiągnie dojrzałość w wieku rębnym i będzie to najwyższej jakości ten drzewostan, ponieważ poza surowcem, który wyprodukujemy, również dodatkowo pełni on funkcję drzewostanu nasiennego, czyli po prostu będziemy pozyskiwać z niego nasiona na kolejne pokolenia drzew i wiadomo, im lepsze drzewo, tym lepsze nasiona. Czyli chodzi o to, żeby osoby, które w tym lesie będą robić porządek, wiedziały, które drzewa wyciąć, a które zostawić, tak? Dokładnie. Przy wyznaczaniu trzebieży nie jest nam obojętne, które drzewa usuniemy, ponieważ musimy zachować te najładniejsze, najbardziej dorodne i prawidłowo rozwinięte, aby w przyszłości uzyskać tutaj dobry surowiec jakościowy i dobrą masę drewna. Czym leśnicy kierują się, oznaczając takie drzewa? Tu pomocna okazuje się klasyfikacja Krafta, która na podstawie budowy korony i wysokości dzieli drzewostan na panujący i podrzędny. Trzebieże możemy też podzielić na wczesne oraz te, które wykonuje się w starszych drzewostanach, czyli późne. I tu wracamy do rozmowy z Bartkiem Maciakiem. Trzebież wczesną wykonujemy w wieku drzewostanu, powiedzmy mniej więcej, bo to się zmienia w zależności od siedlisk i typów, ale mniej więcej przyjmujemy 20 do 40, 50 czasami lat. Natomiast późno wykonujemy od 50 mniej więcej do 70, maksymalnie 80. Poza wiekiem różnią się również naszym troszeczkę podejściem. To znaczy, ta pierwsza trzebież musi być bardzo delikatna. To jest młody drzewostan w momencie takiego wczesnego dojrzewania, czyli tak jak u ludzi, wszyscy rosną w górę, zaczynają być cięcy i bardzo długi. Efekt jest tego, że są bardzo wrażliwi na śnieg, który zimą dociąża, powoduje śniegołomy, czy właśnie wiatrołomy. Dlatego nie możemy przesadzić z jak gdyby rozrzedzeniem drzewostanu, bo w efekcie spowodujemy duże przestrzenie, które potem powodują właśnie takie tragedie. Dlatego robimy to bardzo delikatnie. Natomiast w przypadku późnej, tam już pracujemy z drzewostanem no jeszcze niedojrzałym, ale już o wiele bardziej posuniętym w tym dojrzewaniu, gdzie wyhamowuje ten wzrost w górę, a zaczyna być wzrost wszerz. I wtedy właśnie bardzo istotne jest przerzedzenie, doświetlenie tego drzewostanu, co powoduje, że masa drzew zaczyna narastać właśnie na grubości, a nie na wysokości. A powiedz mi, jaki jest dalszy los takich drzew, które są oznaczone farbą? One są ścinane i co dalej? Są ścinane i ich los mniej więcej wygląda tak.
W zależności od tego, jakiej jakości jest to drewno, do jakiego zastosowania się nadaje, jest przerabiane na konkretne sortymenty. To mogą być kłody, potocznie zwane kopalniaki również, czyli takie powiedzmy drewno, które kiedyś było podstawą funkcjonowania w kopalniach, papierówka, dzięki czemu mamy książki, no i kochany przez wszystkich opał, no bo bez tego nie byłoby zimą kominka, tak? Do takich trzebieży, Bartek, potrzebny jest sprzęt jakiś taki porządny, tak? Oczywiście. Metoda wykonywania trzebieży może być dwojaka. Możemy ją wykonywać techniką mieszaną, czyli ścinki dokonuje pilarz przy użyciu piły. Natomiast możemy też wykonywać przy użyciu maszyn, tak zwanego harwestera. Jest to maszyna, która wykonuje zarówno ścinkę, jak i od razu na miejscu właśnie wyrabia konkretne sortymenty, a następnie zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku one są zwożone, czyli jak my to mówimy, zrywane na właśnie stosy czy mygły. Mygły to takie mygły. Ciekawe słowo. Dokładnie. Czyli to jest stos, czy to jest mygła, czy co to jest? To jest akurat pozostałość mygły, ponieważ z założenia ona była dużo większa. No, większość mygły już w tym momencie wyjechała jako transport. To, co pozostało, wyjedzie po prostu razem z następną mygłą. Zanim podsumujemy z Bartkiem temat trzebieży, zabierzemy Państwa na leśny zrąb. I tu spotykamy Stanisława Gdulę, który pełni obowiązki leśniczego leśnictwa Karłowice. Przede wszystkim na zrębie każdy sortyment musi być pomierzony, sklasyfikowany i później ocechowany płytkami numerycznymi, kolejno wprowadzony do rejestratora, żeby przesłać dane do nadleśnictwa. Co przydaje się w pracy leśniczemu pracującemu na zrębie? W grę wchodzą niewielkie narzędzia, ale i potężne maszyny. No, pracujemy takimi narzędziami jak taśma miernicza, średnicomierz, lubryka do opisywania drzewa. No i takie mamy urządzenia do wprowadzania już tych danych do komputera, czyli rejestrator i drukarka. Teraz razem z leśniczym przechodzimy do sposobu wprowadzenia cięć w drzewostanach dojrzałych do wyrębu, czyli do tak zwanych rębni. Rozróżniamy takie dwa rodzaje rębni. Rębnie zupełne i rębnie złożone. Właśnie w tym miejscu znajduje się rębnia zupełna, czyli polegająca na całkowitym wycięciu całego drzewostanu. Są to rębnie najczęściej, które występują tutaj w lasach. Następnie występują rębnie złożone i tutaj rębnia złożona cechuje się tym, że drzewostan zostaje wycięty częściowo. W każdej rębni, nawet w rębniach zupełnych, zawsze zostawiamy jakiś fragment drzewostanu. Na przykład są to te takie części strefy ekologiczne, 5%, i ten fragment drzewostanu zawsze zostaje na powierzchni. Zostawiamy też na przykład, jeżeli są to drzewa dziuplaste, zostawiamy takie kępy ekologiczne i tam pozostawiamy jeszcze dodatkowe wokół tego osłaniające drzewa. Skąd leśniczy wie, jaką część lasu można wyciąć? Wszystko zapisane jest w specjalnej książce. My się opieramy tutaj na takim operacie urządzenia lasu, który jest sporządzany tutaj przez Biuro Urządzania Lasu, zlecane zresztą przez Lasy Państwowe i zatwierdzane przez ministra środowiska. I na podstawie właśnie tego operatu tutaj są wszelkiego rodzaju zapiski, opis taksacyjny drzewostanu. I na podstawie tego po prostu tutaj planujemy, jaki drzewostan może być wykonywana rębnia. Nadszedł czas na obiecany wcześniej epilog odcinka, a w roli głównej Bartek Maciak.
Jeszcze jedna sprawa, Bartek, zdarzają się kradzieże takiego drewna ułożonego w stosy? Zdarzają się, aczkolwiek ze względu na to, że w dzisiejszych czasach coraz większe pozyskanie jest maszynowe, co również wymusiło w pewnym sensie zmianę sortymentów. Przykładowo kiedyś standardem był opał, który miał 1,20 m. No, zapakować wałek 1,20 m do bagażnika to nie jest żaden problem. W tym momencie, kiedy robimy opał 2 metry czy kłodę 5-metrową, no raczej ciężko jest to ukraść samochodem osobowym, a żeby wykonać większą kradzież takiego sortymentu, no to już się trzeba zorganizować. W związku z czym również jest to łatwiejsze do wychwycenia i że tak powiem, upilnowania. Natomiast niestety zdarzają się. A zdarza się Wam jako leśniczym słyszeć takie opinie, że znowu wycinać ten las? Zdarza się. I to bardzo często, nawet właśnie w miejscu, w którym siedzimy, gdzie rosną piękne jagody. Akurat moment tej trzebieży przypadł na moment zbierania jagód i panie, które zbierały jagody, bardzo płakały nad tym, że już nie będzie tego lasu, nie będzie tych jagód. No ale po dłuższej rozmowie dały sobie wytłumaczyć, że to jest po prostu tylko... Czyli las jednak będzie. Tak, to jest etap trzebieży. W przyszłym roku nie będzie śladu po tym, że tutaj coś robiliśmy i jagody jak były, tak będą, więc nie ma się czego niepokoić. Jagody będą i drzewa też tak jak były, będą.